I z czego się cieszycie? Wszystko zniszczyliście. Cieszycie się dzisiaj? Cieszcie się dalej z tego. No i oczywiście bohaterowie Platforma Obywatelska. Mistrzowie w niszczeniu kraju. Lepszych nie ma mistrzów jak ci panowie. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Godność narodowa. Te 200 milionów niech sobie minister wsadzi w dupę i niech sobie tymi pieniędzmi wytrze dupę. To my jesteśmy tu razem i teraz pójdziemy pod kancelarię premiera. Ruszamy dalej, idziemy do przodu. To my utrzymujemy w Unii od 1 do 1,5 miliona miejsc pracy. Czas na zadośćuczynienie. Przystępując do Unii, interesuje nas tylko pełne partnerstwo od pierwszego dnia. Przypominam, że to naród polski pierwszy stawił czynny opór faszyzmowi i przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec. Pokonał komunizm, o czym przed 20 laty nikt nawet nie mógł pomyśleć. Chcemy być pełnoprawnym członkiem Unii. Naszą równoprawność traktujemy jako wartość nadrzędną. Jesteśmy eurorealistami. Przestrzegam Brukselę i Strasburg. Jeżeli Polacy zostaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wystąpić z Unii Europejskiej. Miało być podobno kilka osób i kilka traktorów, bo rzekomo ludziom się nie chce, bo nie mają motywacji, bo już w nikogo i w nic nie wierzą. A zobaczcie, jak tutaj to pięknie wygląda w momencie, kiedy inni nie potrafią robić. My, jako Agrounia, jako związki, które są dzisiaj też z nami, ja witam na naszej manifestacji Konfederację Pracowniczą. Witam Solidarność 80 Górników. Witam wszystkie związki zawodowe. Witam przedstawicieli, którzy są z Solarisa razem z nami, którzy strajkują kolejny tydzień, a ten rząd tego nie widzi. Oni tego nie chcą widzieć. My jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że jeszcze żyjemy. Podnieście ręce w górę! Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Za chwilę ruszymy dalej, ale ja na samym początku chcę wam podziękować, że przyjechaliście, że jesteście, że jest morze biało-czerwonych flag. Nas nie widzą, nie doceniają, dyskryminują, ale my tym skurczybykom wszystkim pokażemy, gdzie jest ich miejsce i powiemy koniec z wyzyskiem nas, ludzi ciężkiej pracy. Dlaczego? Bo godna zapłata za ciężką pracę, to im powiemy. Normalne życie, to nam się należy. Kochani, kto nie nosi, niech nie używa pirotechniki, no bo niby nie można, ale wiadomo, że na stronie są gorące. Ja się wcale nie dziwię. Ja mam do was pytanie, czy tutaj są jacyś rusofile? Bo telewizja publiczna tak was nazwała dzisiaj. Rusofilami. Ludzi, którzy są z biało-czerwonymi flagami. Pięknymi flagami. Biało-czerwonymi. Oni nas nazywają źle. To nie jest nasza telewizja, pamiętajcie. To my jesteśmy tu razem. I teraz pójdziemy pod kancelarię premiera. Ruszamy dalej, idziemy do przodu. Brawo, 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 brawo.
I z czego się cieszycie? Z czego? Gierek zadłużył kraj? Gierek ratował Polskę. Technologie stare sprowadzał. Oczywiście, ale nie zadłużył kraju. Teraz co zbudowaliście? Ile zbudowaliście mieszkań? Ile zbudowaliście dróg? Ile fabryk? Wszystko zniszczyliście. Cieszycie się dzisiaj? Cieszcie się dalej z tego. Możecie się tak śmiać, ale to ci ludzie, którzy tutaj przyjechali traktorami, potrafią swoją ciężką pracą zarobić na życie. A wy macie pieniądze z naszych podatków. Za chwilę nie będziecie mieli. Zabiorą wam nie tylko trzynastki, ale wszystko inne. A jak władza się zmieni, to nawet nie zasługujecie na ósemki i na siódemki. Możecie dzisiaj udawać, że polski rolnik, ty, że chcesz... Spójrz, zobaczy mnie. Pan może robić to, żeby niszczyć dzisiaj polskiego rolnika. Może pan to robi, prosto, ale to panu nie wyjdzie. Jest pan słabym policjantem, ciekawe, nieudolnym, bez własnego kręgosłupa. Może pan to robić. Nie chciałbym być w pana skórze, idąc do żony i chwaląc jej się po pracy. Rolników. Bo dałem się wykorzystać władzy. W rękach władzy jestem narzędziem. Tak, to robicie. Dzisiaj robicie to, że rolnicy popełniają samobójstwa. Ma pan krew na rękach, między innymi pan i pan. A najwięcej krwi mają dowódcy. Co pan powie żonie, która straciła męża, bo nie potrafi dzisiaj normalnie sprzedać ziemniaków i świń? To jest mój kolega, którego ojciec 15 lat temu się zabił, bo był dołek cenowy świński, bo rząd nie potrafi nic zrobić. A pan potrafi być narzędziem w rękach władzy, nieudolny. Ma pan żonę? Podejrzewam, że pan ma. Nie, chyba. Bo pan musi jakoś rozładować swoje emocje, inaczej pan by nie dał rady. Jak pan to robi inaczej, to pana sprawa. Ale podejrzewam, że pan ma żonę. I co? Jest pan dumny? Jest pan zadowolony? Naprawdę? Tak bardzo panu połamali kręgosłup w pracy? W szkółce policyjnej? Panu też? Naprawdę? Że ci ludzie, którzy nie mają dzisiaj jak zarobić na chleb, bo pracują i nie mają komu sprzedawać, bo państwo zrobiło monopole. Panu to odpowiada. Pan będzie jadł stare mięso z Belgii, z głębokiego mrożenia, 25-letnie, z zapasów natowskich. Później będzie pan miał raka, którego ja panu nie życzę, ale pan będzie go miał. Bo pan będzie jadł stare, przetworzone jedzenie z głębokiego mrożenia. Pana dzieci. A pan się teraz ironicznie śmieje. I pan ma to wszystko w dupie. I wie pan co? Gdyby ci ludzie mieli honor, to by zrobili coś całkiem innego. Ale ci ludzie są normalni. Nie są tacy jak pan. Są normalni. I wykonują polecenia nie swoich przełożonych, tylko swojego serca. I mają trochę więcej zasad niż policja, która tych zasad powinna mieć dużo. Jak pana koleżanka, która tutaj dzisiaj stoi, matka, czy jeszcze nie? Ja mam serce z lewej strony. Zastanówcie się, czy wasi przywódcy mają serce, czy puszki blaszane z lewej strony. Zastanówcie się bardzo głęboko, bo jeżeli lewica ma być tą, która broni interesu ludzi najbiedniejszych, nie mówię żadnych obiboków, żadnych niebieskich ptaków, ale ludzi pracy w Polsce, to głęboko się zastanówcie, co robicie, byście tego nie żałowali. Może za 4 lata, a nie wykluczone, że za pół roku albo za rok. Nie będzie was tylu tu w Sejmie, jeżeli polityki proludzkiej nie wprowadzicie, prospołecznej. No i oczywiście bohaterowie Platforma Obywatelska. Tam są mistrzowie w niszczeniu kraju. Innych, lepszych nie ma mistrzów jak ci panowie. Ci panowie wiedzą wszystko najlepiej. Ci panowie, jakim nie pasuje jedna partia, idą do drugiej, tworzą następną, nie odpowiadają za Unię Wolności? Jakim prawem mają odpowiadać? Przecież to nie oni są. Oni są Platforma teraz Obywatelska. Za AWS? Nie. Jakim prawem? Czy oni są Platforma teraz Obywatelska? I tak myślicie, że będziecie dalej ludzi oszukiwać? Że będziecie tak dalej ciągnąć? Panowie, wy się nie boicie tego,
że mówi Leper takie słowa. Wy się boicie Lepera i samoobrony. I taka jest prawda. Nic innego. Pewnie jeszcze nie. A może już matka? Jak pani spojrzy w oczy dziecka? Co pani powie po pracy? Byłam. Napieprzałam rolników. Łamałam im psychikę. Żeby poszli do korporacji. Żebyśmy nie mieli naszej żywności. Tak, córeczko, robiłam to. Żebyś jadła stare schabowe. Z zagranicy. Duńskie świnie. Niemieckie ziemniaki. I chleb z Biedronki, który przyjeżdża pewnie daleko z zagranicy do Polski. Naprawdę pani to odpowiada. Naprawdę. Pani chce wykonywać polecenia swoich przełożonych, żeby to robić. Żeby rolników, którzy dzisiaj zapłacą wielkie mandaty, jeszcze upokarzać w taki sposób. Zależy wam na tym, to róbcie to. Ale jak ci ludzie przejmą władzę w tym kraju, a przejmiemy, dla takich ludzi jak wy nie będzie miejsca. Ani kawałka, ani metra. Pani też? Tak samo. Następna, odważna. Tak? Bo co? Bo pan Kaczyński każe? Bo pani się z reżimem zgadza? Bo ma pani taki krótki łańcuch zrobiony przez Kaczyńskiego, jak jego posłowie? Ci ludzie, jak dojdą do władzy, tak wam skrócą łańcuchy, że z buty nie wyjdziecie. Tak samo jak Kaczyński. Chyba, że pani jeszcze ma normalną psychikę, normalne zasady i trochę honoru. Bo pan już chyba nie ma. Pan jedyne co ma, to kamizelkę, która panu daje spokój i gumę, którą pan żuje. Rozmawiając z człowiekiem. Chyba, że pan nie rozmawia. Nie rozmawia. Bo pan wykonuje polecenia. Rzecznik niech pan żuje. Wie pan co? Ogląda pan filmy? To tak gumę żują takie karki, które mają więcej mięśni niż rozumu. I oni siłą to robią. I możecie nas niszczyć, możecie nas bić, ale nigdy nie dojdziecie. A pan nigdy nie będzie miał tu więcej gwiazdek niż teraz. Bo na to po prostu nie zasługujecie. I ktoś wam musi to powiedzieć. Staliście się prostytutkami w rękach Kaczyńskiego. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, godność narodowa. Ojej, no to już też to śmiechu warte. O czym wy mówicie? O godności narodowej, o poszanowaniu majątku narodowego, o godności ludzi, bo godność narodowa to również godność obywateli naszego państwa. I wy mówicie o tej godności. Szargał Leper godność, świętości naruszył wszystkie. Tak, bo upomina się o biednych ludzi i będzie się upominać. Czy będzie wicemarszałkiem, czy nie? Czy będzie posłem, czy nie będzie? Będzie się upominać. Niech pan mówi za siebie, bo pan tak jakby za dwóch mówił od razu. W tym miejscu rolników jest kilkuset. Te 200 milionów niech sobie minister wsadzi w dupę i niech sobie tymi pieniędzmi wytrze dupę. Niech on się pakuje z ministerstwa, niech wychodzi. Nie zgadzamy się na takiego błazna w Ministerstwie Rolnictwa. Jest to debil, który nas wszystkich upokarza. Człowiek, który z nami nie rozmawia. Niech pani nie wspomina więcej ministra rolnictwa tutaj w tym miejscu. Oprócz Ligi także Samoobrona zdecydowanie sprzeciwia się integracji, choć większość swojego wystąpienia Andrzej Lepper poświęcił nie Unii, ale temu, o czym już wielokrotnie mówił. Balcerowicz musi odejść. Obawiam się, panie pośle, że może nie ta teczka z przemówieniem, ponieważ tematem tej debaty jest informacja o traktacie akcesyjnym. To jest czas samoobrony i ja odpowiadam na ten temat właśnie Unii. To jest przygotowanie do wejścia do Unii. Marszałku, pan płakał po prostu. Pan płakał nad swoim losem, nad losem Platformy Obywatelskiej. Pan płakał i będzie długo płakał, że moherowe berety zwyciężyły aksamitne kapelusze. Wygrały moherowe berety. Powtarzam, ale to jest prawda. I ten płacz, to wystąpienie źle przygotowano. Kto źle? Nie miał pan socjotechnika chyba. Bo nawet profesor Śpiewak opuścił tą salę, słuchając pana, nie mógł wytrzymać tego płaczu, nie mógł ścierpieć. Jesteście idealni. Wam nic nie można zarzucić. Anioły, bez skazy. Taka jest Platforma. A nie grzeczny jestem teraz? Co chcecie ode mnie?
Co wy chcecie ode mnie? Renegocjacją, już kończę. Współczucie też ma swoje granice. Tak, rozumiem, rozumiem. Ale pan marszałek nie nudzi się chyba tam u góry. Już kończę, kończę, panie marszałku. Naprawdę kończę. I to by było na tyle mojego wykładu. Myślę, że wszystkim się bardzo podobał. A teraz państwo podejmiecie decyzję, tylko jedną. Odwołacie mnie ze stanowiska wicemarszałka Sejmu i ja wam za to wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję, panie marszałku.